Słuchaj, dzięki. Co? Dziękuję. Pokaż tą Portugalię. Masz rację. Dziadka kolory są właśnie takie same. I dzięki temu mogę popatrzeć na Portugalię, portugalski styl. Akurat siedzę nad taty właśnie tutaj pomysłami, projektami i zobacz, to są te kolory, które są we fladze portugalskiej, czyli można się inspirować połączeniami kolorów właśnie drużyny portugalskiej. Ile się mnie pyta, czy jak pójdzie na basen, czy się odprężysz, tak? No. Ale co, bo brakuje ci zajawki czy nie, siły na... Nie, wczoraj byłem zmęczony bardzo. Na hulajnodze? Tak. Tak, ale wiesz dlaczego to jest? Bo była długa przerwa. I musisz stopniowo, dopiero tak jest tak forma, tak budują formę. Że to nie jest tak, że od razu, wiesz o co chodzi? No, ale... Że potrzebujesz, ona przyjdzie taki na kulminacyjny moment gdzieś na przykład za miesiąc dopiero. Czyli, że będę przyzwyczajony i będę mógł nawet codziennie jeździć? Tak. Teraz musisz, organizm się dopiero rozkręca. No, ale jak pójdę... To myślisz, że... Bo to lepiej, jak sobie tak odpocznę na przykład i pojeżdżę 2 godziny. Tak. Po basenie? Moim zdaniem tak. No, więc... Bo chcesz iść na basen? No, idę. Od 13.20 do 15.30 jakoś. Bo masz WF wtedy? Mhm. Czyli zamiast WF idziesz po prostu? No. A możesz tak w ogóle? Mhm. No, ma. Zadzwoniła do pani. A, że jest to oficjalnie. No, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, bo tak to... Znaczy tak to bym poszedł na skate'a. Ale jakby nie poszedł, to bym siedział i tak na telefonie i bym nic nie robił. Dobra, przejechałam z tą panią właśnie. Zapraszam na mojego Instagramie lumazur26. Oto moje wspomnienie, 8 lat temu, sesja dla producenta takich kapeluszy. Bardzo, bardzo fajna, cały katalog robiliśmy. Jechaliśmy nad morze i nad morzem to jest, nie wiem, Gdańsk, Gdynia? Zrobione zdjęcie i akurat spadło mnóstwo, ale to mnóstwo po prostu... śniegu. Fajna fotka, podoba mi się. W ogóle stylizacja tych ubrań była fajna. A, tutaj jest, o, więcej. A, o, widzisz? Zobacz, jaka była pogoda, jak padało. Czyli dzisiaj do babci nie przychodzić? Bez sensu, jak ona nie ma siły. Okej, dobrze, to jak jeśli po południu będzie inaczej, to po prostu daj mi znać. Szykuję się dzisiaj do jedzonka, zamarynuję piersi, czyli oliwa z oliwek, woda i sos sojowy. Ty już skończyłeś się lekcję? O 12.50. A ty z kim rozmawiałeś o tych plackach? A odnośnie jakich placków? A ziemniaczanych. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Kasia przed chwilą weszła do domu, rozmawia przez telefon placki. Ja mówię, placki ziemniaczane, przecież mamy tyle ziemniaków. Jak dawno nie jadłem placków ziemniaczanych. No mega. Ale to dzisiaj teraz robimy ryż? Czy zmieniamy decyzję? No ryż. A dziś placki? Ziemniaki są, na balkonie jeszcze trochę ich jest. Placki ziemniaczane. Są. Lubisz? Średnio? A to zależy z kim? Z kim? Z czym? A, z czym? Z cukrem na przykład. Mógłbym zjeść. A ty jakie lubisz placki? Napisz. Mazur placek. Hashtag Mazur placek. Zakupy zrobione. Co? Ile ty czas myślisz? A ty szedłeś po mnie? Tak. A widziałeś, że ja idę? Ale po co mi pomóc? A ja stoję tutaj sobie i siedzę. Wiesz co? Mogę pomóc, dzięki. Zobacz, co kupiłem. No właśnie, słuchaj. Kupiłem 3... Ale właśnie, o co chodzi z tym ziemniakiem? Jakiś papier by mi robił? Nie. Wiesz co, pomyślałem sobie? No? Że powrócimy do Mazur Odkrywa, ale nie będziemy nagrywać filmów. Tylko w moich vlogach po prostu będziemy testować różne produkty. Co ty na to? Trzy kupiłem takie. Rozumiesz? Tak jak na Mazur Odkrywa testowali... To samo? Tak, no zobacz, tak. Drugie? O, ty jeszcze testowałeś. Wiem, no to nic nie szkodzi. Ale no, nie powiem jak się czuję. Tego wiem, że nie testowałem. Trzecie? I trzecie jest takie. Niech widzowie napiszą na... No to dla ciebie, bo... Hashtag Mazur Odkrywa, czy taki pomysł im się podoba. Czy tobie się podoba? Chodź, bo obiad czeka, ja już chcę tak go zjeść. Dobre, ale... Z płatkami. Tak? Kukurydzianymi. A nic nie jest polane? Zaraz będziesz miał. Czemu szedłeś po mnie? Mama ci kazała? A co? Ty sam? Mhm. A widziałeś, że wolno idę? Ha, bardzo wolno. A co robiłem? Telefon i FIFA. Powiedziałem, że nie będę grał w FIFA, to znaczy nie, może inaczej. Ograniczam, chociaż, no dobra, okej. Okay. Kasia nie potwierdzi tego, że ograniczam, ale zacząłem troszeczkę od 2-3 dni handlować. I co? I od razu są efekty. Tydzień już zaczynasz handlować. Tydzień? No może, ale wtedy to tak troszeczkę. Przeglądałem tylko ceny. I na razie w tym tygodniu jest taki wynik. Myślę, że dojdę do soboty 1,5 miliona. Milo, a ty byłeś? No.
Jedzenie jest, jesz? Nie. Zjedz teraz, bo jest ciepłe. Nie, mój kolega na mnie czeka. Nuggetsy są, to kilka chociaż, chociaż dwa. Dobra. Weź, chociaż dwa tylko. W piekarniku są. O, widzisz, one... Co oni chcą? Czego chcą? Puść, puść, puść to! Co się tak rwiesz? Daj mi tata, ej, daj. Świnką chciałem dać. Ja wręcz. Moja hulajnoga działa? Nie. Bo ty tam ją coś rozkręcałeś, ona jest z pracy, tak? Ta hulajnoga? No? Nie. No z mojej, odkręcałeś coś. Nie, nic nie rozkręcałem. A gripy? No możliwe, że nie ma gripów. Bo kółka ale... są? No tak, jest wszystko. A z geografii 3 i 5. Czy te odpowiedzi są z pytania? To słabo. 3 ze sprawdzianu pytającego, a 5 z odpowiedzi. Porozmawiajmy. Marcel, chciałam się cię spytać. Patrzy na mnie. No to tak, ja mam się w końcu w kamerę. Patrz na mnie. Tak? Kamery nie ma, tak jakby nie było kamery. A. Dobrze. Chciałem, że Marcel dokonał przestępstwa. Jakiego? No ty dokonałeś przestępstwa. Jakiego? Złamałeś prawo. Czemu? Założyłeś konto na Instagramie. O. Prywatne. Przeczytałeś regulamin? Nie. Poinformowałeś ojca swojego o tym? A jest taki regulamin? Tak, regulamin domowy. O wszystkich takich rzeczach powinien ale... mnie... Powinieneś ale... mnie informować. Ale Instagram... Jest od 13 roku życia, tak. A ja sobie wziąłem datę od 2006 roku, to jestem pełnosprawną osobą, która może badać Instagramem. Nie, złamałeś prawo. Jakie? Twoje prawo? Moje prawo. Poczekaj, już wykręcam numer na policję. Jak to się robi? Nine! Dlaczego założyłeś sobie Instagram, nie informując mnie o tym? Ponieważ... A chcecie zobaczyć moje oceny z WF-u? Dlaczego założyłeś... 6, 5 plus, 5, 5, 5! Dlaczego założyłeś Instagram? No bo dużo youtuberów, prawda? Jak mówi, że coś tam, to część drugą zobaczycie na Instagramie. Wiesz o co chodzi, że jakby... Nie wiem, dajmy... Zachęcają na Instagram, czyli chciałeś mieć po prostu oglądać kogoś innego. No. Po to. Coś z ciekawości po prostu. Marcel założył konto, bo wcześniej mu zbanowali. Nie zakładałem nowego konta, bo wiem, że i tak Instagram go zbanuje. 13 lat będzie miał za 2 lata, ale założył jakby prywatnie. Konto jest prywatne, pod inną zupełnie nazwą, tak żeby sobie po prostu coś tam oglądał. Nie przeszkadza mi to, wiem, że... Tylko powiedziałem mu, że mógł mi to opowiedzieć. Jak będzie miał 13 lat, to dopiero wtedy założymy konto takie oficjalne. I tyle. Także nie jestem zły. Oceny z WF-u. Najniższa i 1/3. Ty mówisz, a dostać jakąś czwórkę z WF-u? Ja nigdy w podstawce nie dostałem nawet czwórki z WF-u, miałem same piątki. Ale tak, rozumiesz to, że z WF-u. Ja nie umiem biegać na krótki dystans. Nie umiem biegać na krótki dystans. A ja kiedyś byłem najlepszy na krótki. Ja nie koszmarnie biegam, ale na bieg długi, prawda? Na długi dystans, to ja 4 byłem z klasy. Na serio? Na dystans się z klasy, no. Marcel idzie na trening, ale będzie asystować trenerowi. Aha, i będziesz będę senseiem number one. Tu, tu. I dzisiaj to będzie, w tym tygodniu będzie, który twój trening? Nie. Łącznie. Trzeci. Trzeci. Będę miał 4 treningi. Bum, tata, przegoniłem twoją ilość treningu. Widzisz, teraz ja będę chudszy i jestem chudszy od ciebie. Nie, właśnie serio? Teraz ja powiedziałem, to jest miło, to Marcel mi mówi, że spodnie ma za małe, bo no, to... ale ja na treningu, prawda? To patrz, nie mam spodni. Chodzę tutaj normalnie i tutaj nie mogę tego i tak w ten, na w przybieraniu. No zdaję. Że wciskasz? No, A ja o, no, a ja mówię tak, ja się kiedyś pomyliłem i kupiłem mu... Tam jest stare kimono, a tu jest nowe. To mogę wyrzucić. Tak, nie, wyrzuć. Nie, to będzie crash, to... A nie, 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 Kasia, nie, zostaw, do filmu ci się przyda. Zostaw. Właśnie, nie możemy, to jest mój skarb piękny. Chodzi o to, nie, że ja to pomyliłem się i kupiłem 2 kimona. I po co tata ja to składa? Miałem oddać, Marcel chodzi, a ty chodzisz na treningach w tym starym? Tak. O, zobacz, jaka jest biel, jaka jest różnica. Staś. Widzisz? Zobacz. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widoczne. To takie jest żółtawe. Żółtawe. Czyli możesz... To może... Dlatego, że od cyprania tyle razy. Chyba tak. To możesz chodzić, a na zawody, bo jedziemy w marcu do Wrocławia, to ma po prostu, wezmę ci to z pracy, nowe, ładne. Tak,
byście się pytali, mam niebieski pas. Tak, w czerwcu będę zdawał na niebieski drugi, w ogóle się nie chwalę. Absolutnie. Śmieście, przykład z mistrza. Ten, co wygrał, kumita, trzecie miejsce. Ten, co wygrał, trzecie miejsce. Wygrałem. Zdobyłem raczej. Jest trzecia dywizja. Minęły 2 godziny, a już mam taki zysk. Serio, kaleczy? A ty jak jeździsz? Pierwsza piątka najszybszych. Chyba się tego nie wstydzą, mam nadzieję. A czy ja się wstydzę? Nie, nie wstydzą się. Coś, Kasia, chcesz dodać? Nie. Nie, czyli nie wstydzą się mnie? Przemilczę. Nie, przemilczy, Kasia. Zasięgi pomału wracają. Dzięki. Cześć. Zostaw łapeczkę i piąteczkę. Cześć.